Styczeń 2024 ranking kredytów hipotecznych oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne, oferty bankowe, czasy procesowe. Zainteresowany zapraszam. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszy temat ranking najtańszych kredytów hipotecznych Styczeń 2024. Będą tabelki Będę omawiać konkretne oferty, ale też szerzej spojrzę na rynek, porównam oprocentowanie stałe do oprocentowania zmiennego. Pokażę Wam historycznie, w jakim jesteśmy momencie, jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów, jak duże były różnice między stałym a zmiennym. Czy jest to moment, żeby przejść ze, ze zmiennego na stałe lub ze stałego na zmienne? Tak, o takich rzeczach dzisiaj będziemy rozmawiać. Dla wszystkich osób, które cenią swój czas. Zajrzyjcie proszę w opis pod filmem, tam jest rozpiska co się dzieje w filmie, jeżeli zdążyłem ją zrobić oczywiście. Dalej kolejna rzecz, ten film jest dodatkiem do pełnej wersji rankingu, który jest w formie PDF. Oprócz tabele, które widzicie w tym filmie, tam jest też dużo bardziej gruntowna analiza, co się zmieniło, jakie banki są dzisiaj na topie, dlaczego i tak dalej, ale jest też nasz know-how dotyczący każdej z ofert bankowej. Już pomijam takie rzeczy, że co trzeba w danym banku uruchomić, żeby dostać taki kredyt, czyli wiecie tam konto, kartę i tak dalej, ale przede wszystkim Cały know-how, co bank lubi, czego nie lubi, jak wygląda wcześniejsza spłata, jak długo się czekać na tak dalej. Także do takiej wersji. Jeżeli taką wersję potrzebujecie, zachęcam Was do zajrzenia w link pod opisem filmu, czy w opisie filmu. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco, no to albo subskrypcja tutaj u mnie na YouTubie, albo zapis na newsletter rmkredyty.pl łamane na ranking. Tam też możecie pobrać starsze rankingi, jeżeli na przykład jesteście gdzieś z jakiejś prasy i chcielibyście mieć do tego dostęp, zapraszam. Dobra, więc dzisiaj głównie na tapet rzucę kilka tematów. Pierwszy przegląd ofert na rynku kredytów hipotecznych, ale nim zajmę się na samym końcu. Drugi temat to jest porównanie zmienne stałe. Będziemy porównywać kredyty z 10 i z 20% wkładem własnym ze sobą bo nie wiem, czy zdajcie sobie sprawę, ale jeżeli macie 50% wkładu własnego, to oferta jest identyczna, jakbyście mieli 20% wkładu własnego. Także tamtych tabelek już nie będę przerzucać, bo to dla Waszej informacji jest po prostu tak samo. Przed sobą na ekranie macie, jaki jest koszt kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem, porównując to ze zmiennym oprocentowaniem. Tabelka, którą widzicie, jest autorstwa Janka Dziekońskiego, autora Portalu FLTR, który no, robi genialne analizy dotyczące rynku nieruchomości. Także serdecznie zapraszam. FLTR.pl, dużo darmowej treści, a po zapłaceniu abonamentu, no naprawdę powiem wam, że dostęp do wiedzy takiej naprawdę konkretnej. Wszystko razem spięte w jedne miejsce, Szapowa, Tak naprawdę genialna robota. My mamy ranking, ten film dotyczy rankingu ze stycznia 2024, natomiast przed sobą na ekranie macie stałe versus zmienne, jeżeli chodzi o koszty. Porównując to w okresie powiedzmy tam do grudnia 2024, czyli nie są to najnowsze dane, ale one mają Wam za zadanie przede wszystkim pokazać, co się dzieje na rynku. tak No i zajrzyjcie, proszę, jeszcze raz na ekran. Więc tak, oś X. No to jest oczywiście czas od lipca 2021 do grudnia 2023, czerwona linia to oprocentowanie potocznie mówiąc stałe, a w rzeczywistości czasowo stałe to miejmy na uwadze, zielona linia to oprocentowanie zmienne. I tak zwróćmy uwagę, jeszcze lipiec 2021, no to, to był czas, kiedy Stopy procentowe jeszcze były blisko zera, a więc no genialny czas na to, żeby zaciągnąć kredyt i zablokować stopy procentowe. Ten moment to jest moment, kiedy jest początek cyklu podwyżek stóp procentowych. No i zwróćcie proszę uwagę, że oprocentowanie wtedy te czasowo stałe było droższe niż oprocentowanie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Mówimy. Jeżeli porównujemy te dwie wartości, to chciałbym, żebyście rozumieli, że porównujemy je dla nowych kredytów. No bo wiadomo, że jak ktoś wziął oprocentowanie stałe, to już będzie miał te stałe przez 5 lat i jego się oprocentowanie nie zmienia. Tak? Także to wszystko jest dla nowych. Ok. Kto wtedy mógł wiedzieć, że będzie tak wysoka inflacja? Ja nie wiedziałem, ale pragmatycznie te stopy procentowe zablokowałem. Gdzieś w sierpniu 2021 brałem kredyt. Te wszystkie filmy na ten temat są u mnie na kanale. Także zapraszam poszukać gdzieś tam warto. I co? Doszliśmy do momentu, w którym oprocentowanie stałe i zmienne dla nowych hipotek zrównało się w czerwcu 2022 i od tamtej pory oprocentowanie no, zmienne, można powiedzieć, że jest wyżej oprocentowane niż oprocentowanie stałe. Tutaj Janek też zaznaczył koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. A tamtej pory Wibor trzymiesięczny zaczął spadać znacząco, ponieważ <coughs> swoją górną granicę osiągnął gdzieś właśnie wrzesień-październik 2022 i to był. To była wartość w okolicach 8% w skali roku. Później zaczął spadać aż do lutego 2023, to już osiągnął poziom w okolicach 6,9%. Także nie było obniżek 100% procentowych, tej głównej referencyjnej stopy, którą wylicza Rada Polityki Pieniężnej, ale faktycznie oprocentowanie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem spadło, bo spadł WIBOR, czyli ten najbardziej popularny wskaźnik do wyliczania oprocentowania hipotek. Natomiast tego tutaj nie widać. I to jest bardzo ciekawe, to jest super dla mnie interesujące. Chciałbym Wam to zakomunikować, że nie widać tego na tym wykresie. Co ważne, ten wykres nie pokazuje, jakie są średnie oprocentowania. Jeżeli tak powiedziałem gdzieś tutaj wcześniej, no to to się pomyliłem. On pokazuje, jakie są oprocentowania, jaka jest mediana oprocentowania. Mediana oznacza, że dokładnie połowa wszystkich jakby danych ma wartość większą, a druga połowa ma wartość mniejszą. Czyli to jest dużo bardziej miarodajna, miarodajny wskaźnik niż średnia. No bo wiecie, jak, ktoś, jak macie, idziecie z psem na spacer, ten bardzo znany przykład, no to macie po trzy nogi, tak? Ale mediana mówi, że dokładnie połowa wszystkich osób ma więcej niż dwie nogi, a dokładnie połowa ma jakby... Znaczy nie, do, dokładnie połowa ma więcej niż... Trzy nogi i dokładnie połowa ma mniej niż trzy nogi. I to jest właśnie mediana, która oddaje rzeczywistość, i to jest dużo ważniejszy wskaźnik. Natomiast no nie widać tego, tych spadków stuprocentowych i spadków oprocentowania hipotek dla nowych kredytów, nie widać tego na wykresie. To jest niesamowite. Na wykresie oprocentowania zmiennego widać to na wykresie oprocentowania stałego. Tak, to, to jest to. Dlaczego tak się dzieje? No, jeżeli chodzi o, o zmienne, no po prostu banki, jeżeli spadała stopa procentowa, no to rosła marża kredytowa. Jakoś to ze sobą gdzieś tam kompensowały. To jest mediana wszystkich ofert. Tak, to, to, to oznacza, że były oferty, których oprocentowanie spadło, ale były takie, gdzie oprocentowanie wzrosło, pomimo Obniżki 100 procentowych. Inaczej sprawa ma się przy kredytach ze stałym procentowaniem. Tam faktycznie, jeżeli spadł WIBOR, no to też spadło to procentowanie. Tak, na no dobrą sprawę, chodzi tutaj bardziej nie tyle o, o, o sam WIBOR, co o procentowanie obligacji skarbu państwa. To jest tak ze sobą pięknie spięte. Także, jeżeli obligacje rosną, to procentowanie kredytów hipotecznych ze stałym procentowaniem również rośnie. No dużo jakichś takich, wiecie, inaczej ze sobą połączonych, ale wróćmy. wróćmy do sedna. Te szare słupki to są słupki, które pokazują w punktach procentowych o, o ile oprocentowanie kredytu ze stałym było tańsze lub było droższe. No i na początku było droższe, aż o 1,4 punkta procentowego, 2 punkty procentowe. No to naprawdę sporo. W listopadzie 2021 kredyty ze stałym oprocentowaniem były, według mediany, droższe o 2 punkty procentowe w skali roku. Tak? Czyli musiały nastąpić podwyżki na poziomie dwóch punktów procentowych, WIBOR musiał wzrosnąć, żeby kredyty ze stałym procentowaniem były tak samo oprocentowane, jak te ze zmiennym. No, wiemy doskonale, że to się stało i to tak z ogromną górką, no bo w listopadzie to mówiliśmy o procentowaniu, o WIBORze w okolicach 0,5%, a doszedł do 8. Nie? Więc i tak to wtedy wziął te, temu, temu się to opłacało. Dzisiaj już to wygląda inaczej. Dzisiaj oprocentowanie stałe jest wyraźnie niżej oprocentowane, a około 0,8 punkta procentowego niżej niż, niż kredyty ze, ze zmiennym. Także dzisiaj kto, kto weźmie ze stałym, ten teoretycznie powinien więcej oszczędzać, ale pod warunkiem, że pod warunkiem, moi drodzy, że stopy procentowe nie spadną, tak? To jest jakby taki warunek. I teraz, co może się wydarzyć w 2024 roku? Nie wiem, ale według różnych prognoz, analiz osób dużo bardziej, że tak powiem, doświadczonych, utytułowanych niż ja, stopy procentowe w 2024 roku będą spadać. Natomiast niezbyt znacząco. Mowa jest tutaj o około 100 punktach procentowych. Ten przedział jest mniej więcej między 0, że nic się nie zmieni, a 100 punktów procentowych niżej niż dzisiaj. Więc może się okazać, powiedzmy, na koniec roku, że osoby, które brały kredyt ze stałym oprocentowaniem, po obniżce 100% o około 100 punktów procentowych będą miały oprocentowanie na tym samym poziomie co osoby ze zmiennym. Tak? Może się to okazać i wtedy po prostu um, i tak będą do przodu, te, które wzięły ze stałym, bo przez cały rok płaciły mniej. tak? To jest jedna rzecz. Więc. Kredyt ze zmiennym procentowaniem dzisiaj jest wyżej oprocentowany, przez cały rok prawdopodobnie będzie wyżej oprocentowany, a być, być może zbije się do tego samego poziomu, co kredyt ze stałym, czyli przez większość roku będziemy płacić wyższe odsetki. Poza tym pamiętajcie, że przecież jest jeszcze temat tego, że no, Wibor 3 miesięczny jest, wiecie, gdzieś tam aktualizowany co 3 miesiące, w niektórych bankach jest WIBOR 6 miesięczny, więc to nie jest tak, że jak Wam WIBOR spadnie, to od razu Wam oprocentowanie kredytu spadnie. Może tak być, a może być równie dobrze za 3 miesiące albo nawet za 6 miesięcy. Robiłem na ten temat osobny odcinek, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, odsyłam do opisu pod filmem. Z tego, co pamiętam, w filmie więcej się nazywał Wybrałem stałe oprocentowanie, wiem, że będzie drożej, mam plan i tam opisuję ten plan, dlaczego uważam, że, że jednak warto było wziąć stałym procentowaniem. Kolejny slajd, który przygotował Janek, to marże kredytowe i tu jest pewna bardzo ważna zależność. Otóż, kiedy stopy procentowe rosną, marże kredytowe spadają. Kiedy stopy procentowe spadają, marże kredytowe rosną, ponieważ banki jakoś chcą uatrakcyjnić swoją ofertę. Kiedy stopy procentowe rosną, no to powinni zejść ze swojej, gdzieś tam, swojego wynagrodzenia, a tym samym z oprocentowania hipoteki na końcu, więc łatwiej teoretycznie im znaleźć klienta na tle konkurencji. I tak to miało miejsce. Zwróćcie, proszę uwagę. Czerwona linia to Wibor 3 miesięczny, czyli to najbardziej popularny wskaźnik, jeżeli chodzi o hipoteki i on tutaj nam rośnie, więc oprocentowanie kredytu również tam rośnie, a szare słupki to jest mediana, jeżeli chodzi o marże kredytowe. Tak, także sprawdza się ta teoria, to w zasadzie jest praktyka, nie teoria. Marże rosną wtedy, kiedy stopy spadają, wtedy, kiedy stopy rosną, wtedy marże spadają. No i jak wiemy, gdzieś. Z tego co pamiętam, wrzesień, październik 2023 były obniżki 100%, więc, skoro oprocentowanie hipoteki spada, Wibor spada, oprocentowanie spada, no to marże kredytowe rosną. I dokładnie mamy z tym dzisiaj do czynienia. Innymi słowy, marże kredytowe rosną, pomimo tego, że oprocentowanie kredytów spada. Tak? Może nie pomimo tylko właśnie ze względu na to. Idziemy, kolejny slajd. Tutaj mamy właśnie średnie oprocentowanie kredytów. Od grudnia 2022 do czerwca 2023 oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stopą wynosiło około 8%, a od lipca nastąpił jego spadek do 7,1%, a potem wzrost do 7,2. I teraz ponownie, podobnie, tak? to jest to, jest to że. Jeżeli stopy procentowe utrzymują się na tym samym poziomie, no to, to raczej banki chcą gdzieś tam więcej zarobić, podnoszą swoje oprocentowanie. Tutaj, akurat Janek widzi konkretną korelację związaną z obligacjami Skarbu Państwa. Także, jeżeli obligacje wzrosły, no to tym samym też oprocentowanie hipotek ze stałym oprocentowaniem wzrosło. Jakby podsumowując, tą część mojej drodzy. Dalej oprocentowanie, mówimy o medianach, czyli pamiętajcie, że połowa rynku reprezentuje jedną stronę, a druga, dokładnie druga połowa drugą. Więc kiedy mówimy o medianach, to na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w ten sposób, że oprocentowanie stałe dalej się opłaca. Prognozy są takie, że będą obniżane stopy procentowe nawet do 100 punktów procentowych względem tego, co jest dzisiaj, a być może w ogóle nie będą, w zależności od tego, kto, kto te prognozy gdzieś tam głosi. Także w obydwu tych przypadkach kredyty ze stałym procentowaniem no, wydają się bardziej atrakcyjne. Jeżeli by się okazało, że, że jednak będą tak bardzo obcinać stopę procentową, to zawsze możemy przenieść do nowego banku. Jeżeli posiadasz kredyt ze stałym procentowaniem, to już możesz go przenieść. Szczegóły w formie filmu, link w opisie. Zajrzyj tam koniecznie, bo możesz zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie przy kredycie na 500 tysięcy wracając jednak do sedna, więc to mówią nam statystyki, tak, że dalej stałe, jeżeli faktycznie będzie już tak nisko, tak nisko spadną stopy, że to, to, to przenosimy do nowego banku. Zmienne jest dzisiaj dla, nie, dla osób, które mają na przykład bardzo dużo kredytów hipotecznych no, i, i, i wiedzą, że nie będą mogły refinansować, bo mają na przykład 6-7 kredytów. Tak, takie osoby też przecież istnieją gdzieś tam i tak dalej. Ok, i teraz przechodzimy, moi drodzy, już do samego rankingu kredytów hipotecznych. Ok, od razu, od razu przechodzę, bo chciałem jeszcze tutaj Wam powiedzieć, że rankingi są do Bani. I mówię to zupełnie serio, trochę tak wbrew temu, w zasadzie nie wbrew, bo to nie jest wbrew mojemu interesowi, żeby Was interesować, żeby Was informować, jaka jest rzeczywistość. A mianowicie rankingi są faktycznie dobani i one są po to, żeby Was tutaj ściągnąć do, do tego filmu, a później, żebyście zostali klientami, na przykład naszymi. Tak, no tak wygląda rzeczywistość. Ranking. Kredytów hipotecznych styczeń 2024. Pięknie się pozycjonuje w Google i wiele osób, które tutaj trafiło, trafiło do mnie, ponieważ wpisywało w Google takie frazy, właśnie, tak? Google podpowiada w formie wideo. I wy tutaj trafiliście. Więc tak, no ponieważ ja zarabiam na kredytach, na pomocy przy uzyskaniu dla Was kredytu hipotecznego, no to jak najbardziej będę robić filmy po to, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi i to jest taki film. Natomiast chciałbym, żebyście rozumieli, że rankingi nie są po to, żebyście Wy znaleźli najtańszy kredyt hipoteczny, a są po to, żeby Was tutaj ściągnąć. I jeszcze raz powtórzę, dlaczego nie są po to, żeby pokazać Wam, gdzie jest najtaniej, z różnych względów, ale między innymi, na przykład dlatego, z, zwróćcie proszę uwagę na ekran, jest to ranking kredytów hipotecznych styczeń, kwota kredytu 300 tysięcy złotych, okres kredytowania 30 lat, wkład własny 10% i wychodzi nam, że Alior Bank jest najtańszą ofertą, bo patrząc przez koszt całkowity po 60 miesiącach, dla wszystkich osób, które mnie oglądają pierwszy raz, dlaczego patrzymy na okres pierwszych 5 lat? Dlaczego to jest najważniejsze? Dlaczego nie patrzymy na okres 30 lat, czyli pełnego okresu kredytowania pod kątem kosztów? Tam nie zawracajcie, nie zawracajcie sobie gitary w ogóle, jeżeli chodzi o to, jaki jest łączny koszt utrzymania kredytu przez 30 lat, bo wy go tyle czasu nie będziecie spłacać. To jest pierwsza rzecz. Możliwe, że w tym czasie jest bardzo możliwe, praktycznie prawdopodobnie jest ograniczone z pewnością, że sprzedacie tę nieruchomość wcześniej, tak, tym samym spłacając kredyt wcześniej. Albo spłacicie ten kredyt, bo, nad, bo na przykład nadpłacicie go w jakiś sposób. Swoją drogą kalkulator nadpłat, kalkulator Zapraszam. Możliwe, że go spłacicie wcześniej, tak? Więc jest szereg różnych rzeczy, które wpływają na łączny koszt całkowity. Natomiast przez pierwsze 5 lat macie na głowie różnego rodzaju produkty dodatkowe, które trzeba utrzymywać, bo taki był warunek w ogóle otrzymania tej, tej oferty. Na przykład Alior Bank, zwróćcie uwagę, ubezpieczenie na życie, to, to są rzeczy, które gdzieś tam będą podnosić koszty. tak? M-Bank, ubezpieczenie na życie, a po 5 latach tego nie ma w ogóle, tak? Więc te pierwsze 5 lat jest takim newralgicznym momentem, który bardzo łatwo jest porównać ze sobą. No i po 5 latach często już to mieszkanie sprzedajemy. Gdzieś tam według badań, które czytałem, 7 lat średnio mieszkamy w nieruchomości. No i wracam do tego, dlaczego ranking jest zobani, tak? Alior jest na pierwszym miejscu, 129 tysięcy koszt utrzymania kredytu. Tutaj nie ma kapitału, to są, wiecie, te wszystkie koszty poza kapitałem. M-Bank jest na drugim miejscu, no ale trzeba być klientem M-Banku, aby dostać tą ofertę, jeżeli przyjdziesz w cudzysłowie z ulicy, no to już takiej super oferty nie będziesz miał. No i to samo tyczy się Santandera. Tam też trzeba być klientem banku, bo jeżeli przyjdziesz z ulicy, no to nie dostaniesz takiej oferty. No i teraz widzicie, tego wam ranking nie powie tak po prostu, nie? Widzicie M-Bank, dobra, to idę do M-Banku, no ale nie jesteś klientem M banku Aha, no to nie, no nie leci Ciebie oferta. Aha, no dobra. No więc ja jestem z wami 100% transparentny. To jest ranking po to, żebyście mieli pojęcie, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o rynek hipotek w Polsce. Ten, te, te wszystkie hasła pod tytułem tytuł, miniaturka są po to, żeby was tu ściągnąć, żeby YouTube lepiej pozycjonował, Google lepiej pozycjonował. Natomiast moi drodzy, Trzeba mieć, chcę, żebyście jeszcze raz zrozumieli, że ranking rankingiem, ale koniec końców, kredyt weźmiecie nie tam, gdzie najtaniej, tylko tam, gdzie bardzo tanio, gdzie łatwo było uzyskać ten kredyt, było też po prostu miło po drodze i na koniec jest miło, że lubicie ten bank i dobrze Wam się działa w tym ekosystemie. Bo na, czy rata na końcu, zwróćcie uwagę, będzie 2270 w M banku czy 2256 w Valor Banku, czy naprawdę wiele osób też myśli tymi kategoriami? bądźcie tego świadomi. Czy nawet 2350 czy nawet 2400 to nie ma tak dużego znaczenia jak to, czy wy ten kredyt po pierwsze w ogóle dostaniecie, bo banki różnie liczą zdolność kredytową, w jednym możecie mieć w innym nie. Czy też po prostu może się okazać, że wy jesteście klientami PKOBP Wam podoba się ten system, wiecie logo, logi, logowanie się, robienie przelotów i tak nie chcecie go zmieniać i jesteście w stanie dopłacić 150 zł. Na razie względem Alior Banku i to jest jak najbardziej ok, jest mnóstwo takich klientów, tak? Także ranking, rankingiem moi drodzy, pamiętajcie o tym. Dobra, porównajmy sobie oferty z 10%, z 20, z 10 wkładem własnym zmienne i z 10% wkładem własnym stałe. Więc na razie zaczynamy od, od stałego. Najtańszy jest Santander, ok, pomijam go, bo to jest za klientów stałe, jeżeli jesteś tam klientem, weźmy wejdźmy do, na PKO SA. 114 tysięcy kosztu utrzymania kredytu przez pierwsze 5 lat, jeżeli stała, jeżeli się tą ofertę, lub najtańsza oferta Allure Bank 129 tysięcy. No to jest już 16 tysięcy złotych różnicy przy kredytach z 10% wkładem własnym ma to, jak widać, spore znaczenie, żeby jednak wybrać kredyt ze stałym oprocentowaniem. Tutaj ma to znaczenie. Idziemy dalej. Kredyt zmienny, 20% wkładu własnego. Tutaj już nowe banki nam dochodzą. Jest ING, w którym nie trzeba być klientem banku. PKSH nie trzeba być klientem banku. MBank trzeba. PKBP nie trzeba, ale nie trzeba. Santander trzeba. To są bardzo ważne dla Was informacje, tak sądzę. Więcej takich właśnie rzeczy macie w tej, w tej wersji PDF. Na końcu rankingu jest nasz know-how. Tu zapamiętajmy, 20% oprocentowanie zmienne, ING króluje 105 tysięcy, zmienne, przechodzimy teraz na stałe, 103 tysiące, w 104, ING, czyli bardzo porównywalnie. tak? Tu już nam się ciekawostka pewna włącza. W ING mamy oprocentowanie zmienne, bardzo podobne koszty jak oprocentowanie stałe, i przy tym, że prawdopodobnie będą obniżać stopy procentowe, to ja bym. W kontekście ING raczej wybrał kredyt ze zmiennym oprocentowaniem mój dosy. Tutaj widać to jak na dłoni. Będą obniżać, dlaczego nie? Raczej nie będą podwyższać, a jeżeli będą, to zawsze można przejść na, na stałe w ING. No ale porównajmy kolejny, kolejny bank. Teraz mamy przed sobą zmienne. PKS-a 118 tysięcy. Zobaczcie, jaka różnica jest, nie? To jest 13 tysięcy złotych na korzyść ING. Wybrałbym ING, zdecydowanie. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. W tym przypadku, jeżeli miałbym ING i PKS-a, no ja lubię ING, mam tu 20 kilka lat konto. Nie chcą mi dawać kredytów. Kiedyś, kiedyś nie chcieli, miałem 13 kredytów naraz i ING mówią, że za dużo i następnego mi nie dadzą. Ale lubię ich, naprawdę ich Lubię, serdecznie lubię ING. Jakieś tak bliskie mojemu sercu. <noise> jako klient. E, Okej, okay. no ale widać też oferty mają świetną, nie? Dobra, więc 20%, druga oferta to jest PKS 118 tysięcy, a na, na stałym druga oferta to jest Millennium 108 tysięcy. Później jest BNP Paribas, trzeba być klientem ich, w ogóle trzeba być klientem. Jak nie jesteś, się to nie dostaniecie. Więc pomijam. E, M Bank, też trzeba być klientem, pomijam. Jest PKOSA 111, czyli 118 versus 111. No to tutaj raczej bym szedł w stronę, jakbym miał wybierać PKOSA zmienne czy stałe, brałbym stałe. Santander trzeba być klientem i PKBP nie trzeba, żeby mieć tą ofertę, więc 113 tysięcy. Teraz macie zmienne. PKBP 126 na, na zmiennym i 113 na stałe, brałbym stałe. Czyli podsumowując ze wszystkich ofert, jeżeli miałbym do wyboru yy, zmienne stałe przy 20% wkładzie własnym, brałbym zmienne na ING, a jeżeli nie mógłbym tam wziąć z różnych względów, bo na przykład brak zdolności, etc. i tak to raczej brałbym stałe w innym banku. I tak to, moi drodzy, wygląda. Jestem ciekawy Waszej opinii. Zawsze, gdy przychodzi moment, kiedy mam zrobić ranking, to siadam do tych tabelek i zastanawiam się, co Wam tu powiedzieć, żeby jeszcze dopowiedzieć coś, jakąś wartość dodaną dać poza tymi liczbami, bo po prostu każdy klepiek te rankingi mówi oferta taka, siaka, to jest lepsze, tamto jest lepsze, ale powtarzam, na końcu i tak weźmiecie kredyt w innym banku niż ten, który jest na pierwszym miejscu. Zazwyczaj tak to wygląda, bo okazuje się, że na przykład. Dla Was ważne jest to, żeby zachować te same loginy. Albo macie już trzy mieszkania i czwartego nie dostaniecie na przykład w ING, więc już oferta odpada. Albo nie jesteście klientem BMP Paribas, albo na przykład i tak dalej, i tak dalej. Sami to rozumiecie, prawda? Piszcie w komentarzu, czy ta forma rankingu Wam się podoba, czy może powinienem, jak wszyscy tutaj na YouTubie, klepać tabelki i sprawdzać, jaki jest łączny koszt całkowity na koniec, po 30 latach, chociaż i tak ten kredyt spłacimy po 5, 7, 8, 10 i tak dalej. Na koniec kilka ważnych rzeczy. Jeżeli potrzebujecie kredyt hipoteczny, zapraszam do nas, do kontaktu, rmkredyt.pl, łamane na kontakt. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. Koszt uzyskania kredytu za naszym pośrednictwem jest identyczny, jakbyście poszli bezpośrednio do banku. Także to myślę, że jest dla Was bardzo istotne. Jeżeli chcielibyście kalkulator do wyliczania, kalkulator hipoteczny, darmowy, żadnych loginów, nic, wchodzicie i od razu macie kalkulator.rmkredyty.pl jeżeli interesuje Was, interesuje Was szczegóły nowego rządowego programu Mieszkanie na Start, to link w opisie, dużo linków w opisie, więc zajrzyjcie tam, możliwe, że coś znajdziecie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli potrzebujecie jeszcze bardziej zrozumieć dogłębnie, dlaczego dzisiaj zmienno jest lepsze niż stałe, znowu link w opisie. W tym odcinku to już wszystko, żegnam się, do zobaczenia, cześć!